Hej, cześć, witajcie z tej strony z Maslo. Dzisiaj w końcu przeprowadzę dla Was test DDR4 i DDR5, który obiecałem Wam już przy premierze procesorów 12 generacji. No przyznam się szczerze, że zorganizowanie płyty i pamięci było troszeczkę większym wyzwaniem niż się początkowo spodziewałem, ale mam wszystkie części, więc lecimy z testem. Na samym początku w ogóle to chyba zaspoileruję Wam cały materiał, ale tak, swoją procedurą testową Ameryki nie odkryłem i w sumie pewnie wnioski będę miał podobne jak wielu innych testerów, ale trochę traktuję ten film jako taki pretekst, żeby ogólnie podyskutować troszeczkę na temat samej technologii DDR5 i czy ma ona w ogóle sens. Ogólnie w internecie można teraz zobaczyć szereg dyskusji na temat tego, że DDR5 się w ogóle nie opłaca, albo nawet, że DDR5 jest kompletnie bez sensu. Co do opłacalności, to rzeczywiście, jeżeli patrzymy sobie na czysty stosunek ceny do wydajności, no to nie ma szans. Po prostu się to nie kalkuluje, no i tak naprawdę nie opłaca się kupować DDR5. I pewnie część producentów będzie bardzo smutna, że to teraz powiedziałem, ale no takie są po prostu fakty. Chociaż z drugiej strony to nawet sam zakup pamięci DDR5 jest teraz naprawdę mega dużym wyzwaniem, a jeżeli już w jakimś sklepie te kości znajdziecie, to kosztują one często w okolicach, nie wiem, 1500 zł za zestaw 32 giga. Takie zestawy DDR4 są o wiele, wiele tańsze. Możecie sobie sprawdzić w linku w opisie, ile kosztują teraz pamięci DDR4. Natomiast DDR5 jako sama technologia ma akurat bardzo dużo sensu i o tym sobie porozmawiamy w dalszej części materiału. Ja przetestuję dla Was dzisiaj 4 zestawy pamięci. Co istotne, wszystkie zestawy będą składały się z 2 kości i wszystkie zestawy będą miały pojemność 32 GB. Co będzie miało spore znaczenie w przypadku programów kreatywnych takich z pakietu Adobe i DaVinci Resolve. W pierwszej kolejności mamy zestaw G-Skill Trident Z. Są to obecnie najszybsze kości, do jakich mam dostęp. Mają taktowanie 5600 MHz i opóźnienia CL36. Design bardzo spoko, ładny pasek RGB na górze. Kolejny zestaw jest to Corsair Dominator w edycji First, który jest limitowany i ma nawet nadruk, które konkretnie kości mam. Bardzo dziękuję Corsair swoją drogą za taki ładny zestaw. Są to jednak kości nieco wolniejsze, mają taktowanie 5200 MHz i opóźnienia takie same jak poprzednik, czyli CL36. Kościami i ich podświetleniem możemy sobie zarządzać w programie IQ. A skoro o Corsairze mowa, to nie miałem na to za dużo czasu w premierowym teście, bo tam było tyle informacji. Korzystam na platformie testowej z ich chłodzenia H150 i Elite LCD. Jest to chłodzenie, które ma bardzo ładny blok procesora z wyświetlaczem, na którym możemy sobie wyświetlać szereg przydatnych informacji do monitorowania naszych komponentów, ale oczywiście co najważniejsze, możemy sobie wybrać własnego GIF-a. I love you, Ricky. Chłodnica ma 360 mm i potrafi schłodzić nawet takiego potworka jak i9-2900K do okolic 85 stopni z wyłączonymi limitami przy poborze 240 W. Dobra, ale trochę odpłynąłem. Zestawy DDR4 są Kingstona. Pierwszy zestaw to Kingston Fury Beast o taktowaniu 3600 MHz CL18. Oraz mam jeszcze jeden zestaw Kingston HyperX Fury 3200 MHz CL16. Przy tych testach zależało mi też, żeby płyty były do siebie maksymalnie podobne. Ku swojej uprzejmości MSI podesłało mi płytę MAG Z690 Edge Wi-Fi DDR4, która jest praktycznie bliźniacza do MAG Z690 Carbon Wi-Fi, której używałem do swoich premierowych testów Alder Lake'a. O ile z wyglądu płyty wyglądają niemal identycznie, to sekcja zasilania minimalnie się w nich różni. Mamy 18 faz w płycie z DDR5, a 16 w płycie z DDR4. Myślę jednak, że to nie powinno nam wpłynąć na wydajność jakoś bardzo mocno. Myślę, że ważne jest to, że mamy podobne płyty, które mają podobny BIOS i podobnie zarządzają pamięciami i zegarami procesora. Pozostałe części użyte do tego testu wyświetlają Wam się teraz na ekranie, także macie chwilę, żeby się z nimi zapoznać. W pierwszej kolejności tradycyjnie ruszamy z Cinebenchem R23. Cóż,
no różnice są tutaj marginalne, ale nie dziwi nas to jakoś specjalnie, bo Cinebench jest testem, którego pamięć bardzo mało rusza. Wrzuciłem go tutaj po prostu dla ciekawości. Kompresja i dekompresja 7-Zip to już jest kompletnie inna historia. Pamięć ma tutaj znaczenie, no i w przypadku różnicy kości 3600 a 5600 mamy blisko 17% różnicy. Przynajmniej widać, że tutaj faktycznie coś się dzieje. W V-Ray 5 różnice są bardzo do siebie zbliżone, chociaż teoretycznie pamięci z DDR4 uzyskały tutaj nieco lepszy wynik. Być może jest to kwestia tego, że kontroler pamięci działał tam z kościami w trybie 1:1. W benchmarku X265, który enkoduje klipy, praktycznie różnic nie ma. No, teoretycznie 1 sekunda na najszybszych pamięciach, ale jest to najpewniej różnica błędu pomiaru. Natomiast liczyłem, że pamięci DDR5 będą miały spory wpływ w pakiecie Adobe. Oj, i jak bardzo się przeliczyłem. Cóż, mój prywatny projekt z kartą za 5 zł renderował się zaledwie kilka sekund krócej na DDR5 niż na DDR4. No przyznam się szczerze, że spodziewałem się więcej. Ale tak sobie myślę, że może jest to kwestia tego, że tam używałem H264, może w przypadku ProResów albo klipów 8K RedRAW wygląda to inaczej. Z tego też tytułu uruchomiłem benchmark Puget Bench. I cóż, no nawet przy wykorzystaniu plików ProRes czy RedRAW nie widać jakichś specjalnych różnic. A w ogóle to najlepiej z jakiegoś powodu wypadł tutaj zestaw 3200 CL16. Przechodząc do Photoshopa, to cóż, najlepiej wypadły kości DDR5, ale umówmy się, różnica 5% no nie powala na kolana. W DaVinci Resolve natomiast nie spodziewałem się praktycznie żadnych różnic, bo eksport materiałów wykonywany jest głównie za pomocą karty i cóż, to widać, że pamięć ma bardzo małe znaczenie w tym teście. 3D Mark Time Spy i tutaj już dzieją się dużo ciekawsze rzeczy. O ile overall score jest podobny w przypadku wszystkich kości, to CPU score wypadł najlepiej w zestawie z DDR5. No i jest to różnica o około 12%. W przypadku Assassin's Creed Odyssey jakichś drastycznych różnic nie ma. Chociaż należy tutaj zwrócić uwagę na to, że wypadł tutaj najgorzej zestaw 3600 z CL18. CSGO jest grą mega procesorową i tutaj na najniższych ustawieniach widać małe różnice na korzyść DDR5. No ale względem 3600 a 5600 mówimy tutaj o wzroście o jakieś niecałe 6%. Cyberpunka 2077 testowałem ręcznie, jednakże minimalne różnice, jakie jesteśmy w stanie zauważyć, to tylko na 1% low i raczej nie są to różnice, które można byłoby zauważyć w normalnej rozgrywce. Doom Eternal to podobna sytuacja, bo nie mamy tam wbudowanego benchmarku, mimo to wyniki prezentują się naprawdę bardzo podobnie i różnice są naprawdę znikome. Na sam koniec Red Dead Redemption 2 i cóż, wyniki praktycznie na każdej konfiguracji są niemal identyczne i szczerze mówiąc najbardziej zaskoczyły mnie tutaj wartości 1% low, które były praktycznie takie same w każdym przebiegu. Więc wyniki jakie są każdy widzi, z kapci chyba nikogo nie wywaliły. Jednak warto sobie uświadomić to, że nie jest to wina stricte samych pamięci, no bo jeżeli w teorii wkładamy pamięci, które są no, dużo szybsze, a nie mamy jakichś powalających lepszych wyników, no to wniosek jest jeden, że wąskie gardło jest po prostu w innym miejscu. I rzeczywiście może tak być, bo o ile przykładowo Intel chwali się, że jego 12 generacja wspiera DDR5 4800 MHz, no to już mniej chętnie chwali się tym, że robi to w trybie Gear 2. W trybie Gear 2, czyli kontroler pamięci w procesorze, pracuje z połową częstotliwości taktowania pamięci. W przypadku starszych kości pracuje on często w trybie Gear 1, czyli 1:1 z kościami, ale też tylko do pewnego taktowania, bo tak na dobrą sprawę, gdy mamy DDR4 szybsze niż 4000 MHz, to też się to po prostu rozjeżdża. Więc to nie jest tak, że kości DDR5 nie mają sensu, tylko po prostu procesory na tym etapie nie do końca są w stanie wykorzystać ich potencjał. I szczerze mówiąc, to nie jest wcale nowa sytuacja, bo gdy mieliśmy premierę 6. generacji, czyli Skylake'ów, pierwszej konsumenckiej platformy z DDR4-kami, no to tam też ludzie wtedy pakowali kości 2133, 2400, bo tak na dobrą sprawę nie było sensu ładować szybszych kości, bo procesory średnio miały to wykorzystać. Tak naprawdę dopiero z premierą pierwszych Ryzenów zaczęło się mówić o tym, że ej, Ryzeny lubią szybkie pamięci, w sumie to dobrze jest dać kości 3000 w górę. Więc osobiście myślę, że tutaj po prostu jest podobna śpiewka. DDR5 jednak jako sama technologia ma akurat sporo sensu, bo wprowadza przykładowo korekcję przekłamania jednego bitu, czyli tak zwane ECC.
hehe, error check correction. W DDR5 mamy też wbudowany specjalny układ do zarządzania energią i sterowania napięciami, który został przeniesiony z płyty głównej, co jakby na plus, bo teoretycznie mamy dzięki temu czystszy sygnał, ale no na minus to, że kości przez to najprawdopodobniej też stały się droższe. Cały ten wywód trzeba skończyć tym, że DDR5 jest spoko jako technologia, ale tu i teraz faktycznie no, nie ma specjalnie sensu, żeby kupować tych kości. Po pierwsze, często nawet się ich nie da kupić. Po drugie, gdy się je da kupić, to są bardzo, bardzo drogie. A po trzecie, zyski wydajności mamy w mega, mega, mega specyficznych zastosowaniach. Więc o ile zajmujecie się tymi specyficznymi zastosowaniami, albo nie wiem, nie budujecie najmocniejszego potwora, jakiego się da, nie wiem, z 12900K i 3090, to myślę, że DDR4 na spokojnie Wam wystarczą. Więc o ile DDR5 są spoko, to jest to raczej pieśń przyszłości niż pieśń teraźniejszości. Jeżeli ktoś z Was składa kompa tu i teraz, to raczej rekomendowałbym trzymać się póki co DDR4, bo jak sami widzieliście, zyski wydajności póki co są bardzo marginalne, no i nie ma sensu przepłacać. Tyle z mojej strony, do zobaczenia w kolejnych materiałach. Na razie. BIOS.